Gdzieś meble? Ja mam jakieś trzy. Widzę, że nie wszyscy z Was potrafią dźwignąć atrakcyjną dziewczynę przed kamerą i nie mogą się powstrzymać od idiotycznych komentarzy, więc żeby Was nie kusić, wziąłem dzisiaj równie atrakcyjnego faceta na mole, bo koleżanki są bardziej kulturalne w komentarzach, mam nadzieję, a tak zupełnie poważnie przyjaźmy się wcześniej do boiska po to, żeby zrobić taki mały przegląd ambon, co tam słychać w tych naszych kupowanych ambonach. No i okazuje się, że w tych kupowanych wszystko w porządku, natomiast kolega, który stawiał ambony ostatnio na łące, zapomniał, że pasowałoby trochę gałęzi powycinać. My co prawda nie mieliśmy sprzętu, ale mieliśmy za to bagażnik na moim galoperku, który już niedługo pewnie będzie wystawiony na sprzedaż. No niestety, zrealizowałem projekt Bieda Fura, wyszła fajna fura, ale niestety w międzyczasie urodziło się inne auto, więc no niestety muszę się go chyba pozbyć. Wojtek, flaszka. Wojtek, jak kupiłbyś sobie taki bagażnik, to byś miał patrzcie z tym swoim Volvo. Ze względów ekonomicznych, natomiast fajne auto. Widzicie, ma też solidny bagażnik DG4x4, pozdrawiam chłopaków. Także wykorzystaliśmy sobie to, że mamy bagażnik. No a teraz zasiedliśmy z Sebastianem, bo Sebastian w tym roku zdał egzamin selekcjonerski. No a rogacza jeszcze nie opolował. I dobrze, bo będzie okazja zrobić to wspólnie. Mamy wypaczone tam ze dwa rogacze, ale akurat teraz są tak wysokie zboża, chyba poczekamy do żniw, bo to nie ma teraz sensu najmniejszego. Zobaczymy, tutaj też widzieliśmy fajnego rogacza. Fajna pora. Na przykład sobie porozmawiamy, bo generalnie Sebastian coraz rzadziej występuje w odcinkach, dlatego że wspominałem Wam już w ostatnim teście Hika, że no jest chłopakiem zarobionym, robi w tej chwili asystenturę, też tak nazywa? Tak, asystenturę, no. Robi asystenturę na sędziego kynologicznego, więc jeździ po konkursach cały czas. Oprócz tego startuje z psami, no głównie zajmuje się kynologią, trochę ostatnio wkręciłem go w strzelectwo, więc mam nadzieję, że też pójdzie w tę stronę. Ale w końcu okazja usiąść sobie spokojnie, mam jeszcze półtorej godziny, nawet dwie widoku, więc będzie czas, żeby sobie porozmawiać. Porozmawiamy o kilku rzeczach. Po pierwsze, wypróbujemy sobie aplikację, jak się nazywa? Egzamin łowiecki. Także zaraz, słuchajcie, obiecuję Wam bez cięć. Będziemy się sprawdzać. Sprawdzimy koleżkę z podstawowych zasad, z zasad bezpieczeństwa i może selekcjonerskich. O! No, zobaczymy, jakie ma wiedzę świeżą. Słuchajcie, generalnie z aplikacją jest taka sprawa, że ja mówię Wam szczerze, jak jest. Byłem trochę zły na to, że ludzie robią te testy zamiast uczyć się z książek. Bo z tego, co rozmawiałem z młodymi tutaj adeptami sztuki, raczej korzystają z aplikacji czy różnych testów, raczej nie rozwiązują, znaczy raczej nie uczą się z książek. I myślałem, że to źle, bo to jest taka trochę droga na skróty, ale z drugiej strony no jest to pigułka niesamowita wiedzy. No i okazuje się, że ci ludzie po prostu zdają egzamin. Czy ta wiedza im zostaje na dłużej? Nie wiem. Myślę, że może prędzej właśnie, jak ktoś ma pamięć taką fotograficzną, to może prędzej z tych testów się czegoś nauczy niż z tych książek. No pytanie, jakiego miał wprowadzającego, to też myślę, że to zostanie mu w głowie. No właśnie, raczej ta wiedza praktyczna z pola, nie? Dokładnie. No natomiast słuchajcie, aplikacja jest jaka jest, jest fajna, trochę się nią też pobawiłem ostatnio. Przepytałem sobie stażystów, którzy zaliczali niedawno egzaminy w PZT we Wrocławiu. Okazuje się, że większość z nich korzystała, znaczy nie większość z nich, ale wielu z nich korzystało z tej aplikacji. No i te spostrzeżenia możecie sobie posłuchać teraz. Siemanko, jestem Filip Sulikowski, właśnie świeżym myśliwym, właśnie ci zdałem egzaminy. Pytania w 100% się pokrywały moim zdaniem z aplikacją, więc polecam. Co prawda kosztuje chyba tam ponad 200, ale moim zdaniem się opłaca. Mam znajomego, który uczył się tylko z książek i właśnie trzeci raz nie zdał egzaminu, więc fajny skrót do nauki. Szczerze mówiąc, uczyłem się tydzień czasu do egzaminu. W tym na egzamin ustny jeden dzień, więc moim zdaniem, tylko że jestem zerkowcem, to też trochę może inaczej. No to pierwszy moduł to jest po prostu egzamin. Zdajesz egzamin, masz wynik zaliczony w procentach, masz spis pytań błędnych i prawidłowych, możesz to przejrzeć. Jest tryb nauki, czyli tryb, w którym pokazuje Ci od razu poprawną odpowiedź po sprawdzeniu. No właśnie z tego korzystałem tak naprawdę. I masz tryb spisu wszystkich pytań z poprawnymi odpowiedziami. 700 ogólnych, 200 z bezpieczeństwo i 200 ustne, nie? Pozdrawiam wszystkich z mojego koła łowieckiego. Widzimy się w październiku na polowaniu. Czego się śmiejesz?
Uśmiechał się do ciebie. Nie uśmiechasz się, śmiejesz się. Co, nienawidzę mówić do kamery. Nie, bo ja chcę tylko, że rogacza będę miała w kamerze. Wtedy tak, no takiego pierwszego. No 3 lata. Dożyjesz jeszcze? No i nie, powiedz szczerze, bo uczyłaś się z tej aplikacji. Uczyłam się z tej aplikacji. No tak. No. Ale co ci się nie podobało, że musiałaś? No zapłacić ci 240 zł za dostęp do aplikacji. I uważam, że jest to trochę za drogo. Biorąc pod uwagę, jak dużo mamy wydatków jako młodzi, nowi myśliwi. Natomiast faktycznie aplikacja bardzo mi pomogła. Zestaw pytań, który jest stworzony, jest zrobiony bardzo sensownie i składnie. Jest nam się łatwo z tego uczyć. Możemy sobie powtarzać pytania, które są trudniejsze i z którymi mamy problem. Dopuszczalna granica strzału śrutem. W metrach. Śrutem? No. Też uważam, że przydatne jest to, że są zaznaczone odpowiedzi prawidłowe, co ułatwia zapamiętywanie trudniejszych pytań. Weź chyba, ej, bo ja to puszczę. Ej, no, śrutem 40, dobrze? 40. Całość aplikacji, jej budowa i funkcjonowanie jest bez zarzutów. Wszystko funkcjonuje szybko i bardzo zgrabnie. Uważam, że warto w nią zainwestować, jak się przygotowuje do egzaminu. No dobra, a ile zrobiłaś? Całość, wszystko. 840 pytań, które są z teorii, 207 pytań, które są na egzamin ustny i 134 pytań, które są z bezpieczeństwa i uważam, że one są super skonstruowane. I zrobiłaś, przerobiłaś 200 coś tam pytań? Wszystko przerobiłam. 207 pytań przerobiłam wczoraj przed egzaminem ustnym. No dobra, czyli wszyscy uczycie się na ostatnią chwilę. No bo generalnie na to wychodzi, że wszyscy się uczą w ostatniej chwili. Nie, bo można sobie wznowić, możesz wyczyścić. Jest opcja wyczyszczenia tego, co zrobiłeś już wcześniej, jeżeli chcesz to przerobić jeszcze raz. Więc to też jest spoko opcja, że możesz za każdym razem wrócić do pytania trudnego, możesz coś pominąć, możesz wyczyścić sobie wszystko, co do tej pory się nauczyłeś i przerobić to jeszcze raz. Na egzaminie pisemnym otrzymałam 100 punktów, zdałam jako pierwsza swoją kartę egzaminacyjną, więc jestem bardzo szczęśliwa. Fajne jest generalnie to, że tę aplikację możemy mieć zawsze przy sobie. Wystarczy mieć zainstalowaną aplikację, kupujemy sobie ze strony, to znaczy kupujemy to przez sklep. Generalnie tak jak mamy telefon, w moim przypadku jest to App Store. Albo Google Play. Tak. No w każdym razie tamtędy ty możecie kupić. Dla Androida i dla... No dokładnie, zapłacić przez Blika, czy jak tam, no ja płacę akurat Apple Payem, więc jest to bardzo wygodne, jedno kliknięcie poszło. Cena to jest 200 coś tam złotych. Czy to dużo, czy mało, nie wiem, też pozostawiam do waszej oceny. Natomiast jest tutaj kilka modułów i moduły są następujące. Są pytania i mamy katalog pytań ogólny. I tutaj mamy po prostu całe mnóstwo pytań, które możemy sobie przejrzeć i tam już są po prostu podane odpowiedzi. Mhm. Jest tryb nauka. I tutaj mamy ogólne bezpieczeństwo, pytania ustne i powtórka, czyli te, które źle zrobiliśmy, możemy sobie powtórzyć. Egzamin i projekty. I tutaj mamy katalog jakiś, ale to dodatkowo są płatne jakieś moduły, gdzie możemy sobie zamówić projekty z wyżek, a jakieś grosze, 5 zł, 10 zł. Fajnie rozpisane, bo ja mam tą samą wersję papierową, bo dostałem w prezencie od tej aplikacji. Także fajne tematy, fajnie sobie rozrysowane, jak ktoś lubi, ja wiem, że wy strasznie lubicie budować ambony i to jest takie ważne. No to macie gotowe projekty tutaj też w aplikacji. No to słuchajcie, moim zdaniem nie ma co przedłużać. Zaczynamy? Od razu egzamin. O, od razu egzamin. Od razu egzamin. Ciąża przedłużona, utajona to... Ale bez usarny. No ale na czym polega? Patrz, widziałem to i sobie przypomnę za chwilę. Możesz powiedzieć swoimi słowami, ja tu znajdę dobrą odpowiedź. Znaczy nie mam odpowiedzi. W sensie nie czytam odpowiedzi, tylko... Nie, no to już powinien wiedzieć. Tak no swoimi słowami, na czym polega ciąża utajona? Przedłużona. No, ustępuje usarny chyba, jeśli się nie mylę wcześniej. Ale nie pamiętam dokładnie, jak to szło. No między innymi usarny. No polega na tym, że sarna jest zapłodniona w czasie rui, czyli w lipcu, sierpniu. No a płód rozwija się dopiero później, nie? Po zimie. No po zimie. Dobra. Czy w naszym kraju można podawać na górce? Są pod ochroną teraz. Dobra, dajmy pod ochroną. Jak dobra, masz... najbardziej zaznaczony dymorfizm płciowy, u którego wymieniony gatunku występuje. Kuny, lisa, kuropatwy, bażanta. Dzień dobry, Alicja Krzanecka. Szczerze dużo zawdzięczam aplikacji, bo naprawdę cała oprawa i to, że można od razu zobaczyć odpowiedź poprawną i to, że jest ten bieg pytań potem powtórkowych, że trzeba 3 razy dobrze kliknąć, żeby w końcu to pytanie zniknęło, dużo sprawiło.
No, stres był, ale to stres zawsze jest i trzeba się z tym liczyć. Kuny, kropacy? Lisa i bażanta. No, dymorfizm płciowy. No. Czekaj. No i to, że tak naprawdę baza tych pytań jest cała i z tego, co zauważyłam, chyba zmienia się na bieżąco, bo ja zaczęłam korzystać z tej aplikacji niecały rok temu. I w jakimś ostatnim czasie zauważyłam to, że ze zmianą jelenia Sika na Igo zmieniło się pytanie. Okay, są aktualizowane do przepisów. Tak. Się rok uczyłaś, to wszyscy się tydzień uczyli. No, wszyscy się uczyli tydzień, ale to rok można tak powiedzieć, że to było takie co tydzień, co dwa tygodnie, tak żeby sobie posiedzieć, poklikać, a nie tak już naprawdę się uczyć. Dymorfizm płciowy to jest różnica między płciami, taka wyraźna różnica w wyglądzie, nie? U kogo najwięcej? Najwięcej. No to uważałam tam. Ale no, dobra, nie zrozumiałem tego. Ja jestem córką myśliwego. Tak naprawdę to myśliwstwo było w rodzinie cały czas, bo dziadek też jest myśliwy, więc muszę powiedzieć, no było to gdzieś w domu, nie było to dla mnie straszne, też trochę to taki wgląd w środowisko miałam. Podział na obwody łowieckie lub zmiany granicy dokonuje. Sejmik województwa, wojewoda, starosta, zarząd okręgowy PZL. Wojewoda. Znaczy sejmik. Sejmik. No to sejmik, to są dwie różne odpowiedzi. Sejmik, no. W którym dniu ucieczki najczęściej pokrywa się sukę? 11. Dobrze mówię? To jest tak, po pierwszym, po dziewiątym, po piątym, po szesnastym. Po dziewiątym. To w ogóle nie pisałeś, że chodzi o psa. Albo powinien pisać. No. Tam coś wyszło. Patrz, tam po drodze. Widzisz? Tam sama, tam w rogu. A, dobra. Rogacz. Rogacz, ale jakiś pizdryk. Nie? Ty lornetą, Seba sobie lornetkę tam sprawił. Słuchajcie, tą, którą wy przegapiliście w promocji, Seba się złapał na promkę Alpen 14 razy. Ale wiecie, dlaczego tak się stało? No w tamtym roku oczywiście ja jeszcze sobie tylko jeździłem i oglądałem. Miałem, a propos, doktora mamy do sprzedania, jakby ktoś chciał kupić. O, jest jeszcze doktor do opitolenia. Doktor Nobilem stary, ale fajny. Na noc dobry, jak ktoś lubi w nocy podawać z lornetką. No, miniony masz szkła. 8 razy 56. Także jest wszystko okej. I to ma wymienione szkło. No przecież jest jak wymienione. Jest po serwisie w doktorze. Tak. No ale trochę pozazdrościłem Filipowi, bo świetnie było przez tą Alpenkę widać. No i ta stabilizacja to po prostu jest coś niesamowitego. Jak poszło? Jaki wynik? Dobry. No, zadowalający prawie, można powiedzieć. No, taki... Ale za pierwszym razem? Za pierwszym razem, tak. Uczyłem się z aplikacji, tak. Tydzień czasu. Także no, cena jest dosyć taka adekwatna, mi się wydaje, do tego wszystkiego. Bo to takie dosyć pomocnicze było. Także okay. Głównie rozwiązałem testy, ucząc się pod egzamin. Dobra, a ustny? Ustny, no to czytałem książki. Jakie? Tą, co dostaliśmy na kursie. No i tu od kolegi Pawła, który po prostu życzył mi swojej książek. Okay, po prostu. Super. No dobra, no to gratuluję Ci, Dartmoor, i zapraszam po garzecik. Ty, to jest Daniel. No właśnie i to szpicer. To jest Daniel szpicer. To jest od tej... Tej łańki. Tak. Kurde, szkoda, że nie byczek szpicer. Nie jeleń. Bo już ma szpicaki, można polować i byśmy chętnie zjedli. Steka. Bo my generalnie zaczynamy wchodzić, ja przynajmniej wchodzę w nowy etap swojego łowiectwa i przestałem poroża kręcić, a zaczynam je kręcić bardziej stek. Selekcjonera, tu trzeba zmienić. Dobra, i teraz jesteśmy na selekcjonerze i wchodzimy na naukę, bieg pytań. Przy wycenie medalowej parostków rogacza za prawidłowe ukształtowanie parostków przyznaje się punkty dodatkowe w maksymalnej ilości. Za ukształtowanie prawidłowe. Czekaj, 2 punkty chyba. Nie jestem pewien. Ja bym dał, że 3, ale tyle już 2. Sprawdzamy. 3. 3. Ale zawsze... Stary Jäger wiedział lepiej. No tak, ale powiem Ci, że tak. Zastanawiam się nad tym egzaminem, jak zdawałem ten egzamin i uczyłem się tych... To było w tamtym sezonie, czyli pod koniec tamtego sezonu. To nigdy mi jakby... Są pytania, które są potrzebne i są pytania, które są niepotrzebne. Ale to widzisz na karcie, nie? Więc po co to ma pamięć? No właśnie, jakby jest komisja, która ci to wycenia i tak dalej. I ci panowie, nasi koledzy znają się dużo lepiej, na przykład niż... Nie są żadni nasi koledzy, są panowie z komisji, którzy mi pomidora w tym roku lepili. Ale z jednego się wycofali. Nasz Bur.
Jestem tegorocznym stażystą, korzystałem z aplikacji. Polecam wszystkim, bardzo serdecznie, korzystałem z tego cały czas. Przede wszystkim aplikacja pozwala przerabiać sobie pytania na bieżąco, a wiemy, że każdy ma ograniczony czas, można sobie to robić na raty. Aplikacja jest fajnie skonstruowana, przemyślana. Serdecznie polecam, bo można sobie robić nawet w różnych miejscach, nawet w pracy po kilka pytań dziennie, przygotowywać się w dowolnym czasie. Także nie jest to jakoś specjalnie trudne, żeby tego się nauczyć. Natomiast aplikacja jest moim zdaniem przygotowana rewelacyjnie. Polecam wszystkim. Dobra, dalej. Zaprezentowane żuchwele, masz następne, masz szansę się wykazać. To jest właśnie... To jest też łatwe. Łatwe jest, bo są łatwe odpowiedzi. Są, bo oczywiste są odpowiedzi. Masz odpowiedzi 11, 6, 14 i 2. No. No, jest tutaj... no to wykluczaj sobie po kolei. 11 no, może być? Nie. 14 też może być? Nie. No 2 też nie, nie? Nie, 6. No, proste. Jedyna dopuszczalna dwie rzeczy, którymi można na ambonie się bawić, to jest YouTube, kanał Top Hands TV. I egzamin łowiecki. I egzamin łowiecki. Słuchajcie, zamiast oglądać głupoty, czy się nudzić i przeglądać internet, to sobie zróbcie taki egzamin, nawet jak już jesteście selekcjonerem, bo wiedza umyka po prostu, nie? Po egzaminie ZZZ, zakus dać, zapomnieć. A na przykład uważam, że jeżeli chodzi o jakieś pytania o łosie i tak dalej, to bez sensu. Wiadomo, to nie aplikacja, to nie aplikacja decyduje o tym, tylko takie są po prostu pytania. No, czemu to nie ewoluuje? No właśnie niby ewoluuje, ale czy to dobrze ewoluuje, to już pozostawimy Wam ocenę. Natomiast uważam, że na przykład te zęby, no to fajnie się nauczyć, bo generalnie później tak jak ja idziecie, kłócić się z komisją. Powiem Wam, miałem przykrą sytuację, bo mi oceniono dwa byki na punkty czerwone, z czego nie mogłem się z jednym na pewno zgodzić, z drugim nie byłem pewny. No ale okazało się, że komisja się bardzo pomyliła i to było przykre dla mnie, bo no, tak jest, nie lubię tak się kłócić, nie? Natomiast nie kłóciłem się, no poszedłem na ocenę, poprawkę, czy jak to się mówi, odwołanie, odwoławczą ocenę i już tam koledzy fachowcy popatrzyli i powiedzieli, że jak najbardziej jest to pomyłka, ale też fajnie mieć taką wiedzę i nie dać sobie kitu wciskać, nie? A tak jeszcze Wam opowiem może. Może Seba powiedz, bo generalnie to jest fajna historia. Sebastiana trochę znacie z tych odcinków. Seba jest osobą mniej gadatliwą niż ja, ale słuchajcie, muszę Wam powiedzieć, że jest jednym z moich... No bo są różne etapy w łowiectwie. Ja jeszcze o tych różnych etapach będę Wam opowiadał, ponieważ moje łowiectwo też ewoluuje, też się zmienia przez lata i chciałbym Wam o tym też kiedyś poopowiadać na spokojnie, ale musi być do tego asumpt. Natomiast dzisiaj jest asumpt do tego, żeby porozmawiać o stażystach, dlatego że dla mnie zawsze... Często o tym mówimy, nie? Generalnie często się powtarza mówienie typu jakby był wprowadzający, jakby był wprowadzający. Ja uważam, że generalnie zarządy kół powinny na wprowadzających wybierać osoby odpowiedzialne i takie, które przede wszystkim aktywnie polują, które po prostu potrafią czegoś nauczyć, przekazać wiedzę albo przede wszystkim pokazać to łowiectwo, bo wiele razy słyszałem, słuchajcie, za dużo razy słyszałem, że ktoś nie był na polowaniu, albo był raz, albo dwa razy na polowaniu przez rok stażu. No to sorry, no akurat ja przez ostatnie lata bardzo intensywnie polowałem i zarządy kół... Coś o tym wiem. No i zarządy kół to zaobserwowały i generalnie dawali mi koledzy szansę wprowadzania stażystów. I takich stażystów miałem 5 albo 6, bo była tam też jedna koleżanka. Natomiast spośród moich wszystkich stażystów aktywnie poluje 2. Jeden jest nawet kolega w zarządzie koła, obecny w tej chwili, także też fajnie, że się udziela. Czy jest aktywnym myśliwym? Nie, ale jest etycznym myśliwym i to mnie cieszy. Natomiast jest jeszcze kolega Jarek, który mało poluje, ale wiem, że on intensywnie poluje, że nawet byka strzelił, chyba nawet jakieś rogacze, także fajnie sobie kolega działa. Polowaliśmy na zające wspólnie w ubiegłym sezonie, mam nadzieję, że w tym roku zapolujemy znowu. Natomiast no, z tych wszystkich najbardziej udanym, w cudzysłowie, egzemplarzem no, jest Sebastian, ale to moim zdaniem nie wzięło się, to nie jest absolutnie moja zasługa, żeby była jasność. Sebastian jest dobrym myśliwym, dlatego że do łowiectwa przyszedł od dobrej strony. Jak wiecie, zajmuję się kynologią i to dość, no już powiedzmy sobie od paru dobrych lat. Może to nie jest jakoś długo, ale zacząłem sobie intensywnie, dość, no można powiedzieć, że bardzo intensywnie. No i żeby móc startować w konkursach, które organizował ZKWP czy w porozumieniu z PZDU. Najlepiej było mieć dostęp do jakiejkolwiek zwierzyny, żeby można tego psa przygotować. No i najlepszym rozwiązaniem jest oczywiście mieć kolegów myśliwych lub samemu być też myśliwym. Oczywiście jeśli się nie jest z rodziny myśliwych, oczywiście jest to trudniejsze, ale nie niemożliwe, żeby to wykonać. Także udało mi się dostać zaproszenie na jedno z polowań zbiorowych na kaczki w kole Jeleń Wrocław i tak się zaczęła moja przygoda.
poznałem Filipa, który też oczywiście... Nie, to chyba było z dwa razy, albo z trzy razy z rzędu. No tak, ale w sensie jakby, jak się tam już pierwszy raz byłem, no to poznałem i ciebie, i większość osób, i młodych ludzi, którzy mają psy, i jakby też jakąś pasję do tego, do łowiectwa i też do psów. No i tak się zaczęła ta moja przygoda z dążeniem do tego, żeby być na stażu, ale też z dojrzałością, żeby na ten staż się odważyć pójść, tak? No bo to nie było od razu, tylko najpierw oczywiście chyba ponad rok dobrze jeździliśmy, razem polowaliśmy na kaczki, w sensie ja z Chilim, a wtedy jeszcze z Hektorem. Z Hektorem, no. No, także w najlepszych jego okresie. No to wynikało, nie ukrywajmy, też z mojej takiej ostrożności, nie? Bo ty napisałeś do mnie maila, a ja chyba napisałem ci, że najpierw muszę zobaczyć, co ty jesteś wart, nie? Dokładnie tak. No i później... Także przeciągnąłem mu trochę ten staż, sorry. No tak, no trochę. Ale najważniejsze jest to, że jeśli ktoś chce i naprawdę ma jakąś tą pasję, to nie ma rzeczy niemożliwych i trzeba do tego dążyć, żeby to zrobić. Dużo nauki, dużo pokory w tym, żeby rano wstać, jechać na polowanie, czy cały dzień spędzić na wieczornych zlotach. No bo to musimy powiedzieć wam jedną rzecz ważną, że Sebastian akurat miał takie szczęście czy nieszczęście, że trafi na mój taki pik chyba możliwości łowieckich, w takim sensie, że no, ja wtedy polowałem na okrągło i postawiłem mu, pewnie gdzieś te maile byśmy wygrzebali, gdzie ja mu napisałem w mailu, że wezmę go na staż i go nauczę wszystkiego, co wiem, pod warunkiem, że on nie będzie dawał ciała, nie? I mnie nie interesuje to, czy jemu jest zimno, gorąco, czy komary gryzą, czy jemu się chce wstać, czy rano ma do pracy, czy nie, bo ja nawet jak miałem rano do pracy, to wstawałem, tak? I polowaliśmy nieraz do siódmej i po prostu jechaliśmy z pola do pracy, po prostu. No, człowiek jeździł w kaloszach do biura, przebierał się gdzieś tam w toalecie i polował, tak? Znaczy polował, pracował. Ja myślę, że to jest bardzo ważna też taka może lekcja, może nie tyle lekcja, bo nie chcemy nikogo uczyć, ale myślę, że to jest dobry przykład na to, że jak się bardzo chce, to można. Sebastian, tak jak wspomniał, nie znał kompletnie nikogo. No nikogo, kompletnie w środowisku łowieckim, nie miał żadnej znajomości. On pokazał się nam, jako kolegom myśliwym, jako grupie, jako młody, wtedy jeszcze, zaangażowany koleś, który ma psa, który coś konkretnego z tym psem robi, a nie po prostu ma psa, bo takich ludzi też znam. Mam psa, no i no fajnie, że masz psa, ale co z nim robisz? Po prostu się, mówiąc brzydko, przydał, tak? Potem wyłowił sobie z tłumu gdzieś tam mnie, pewnie też ze względu na wiek, nie? No bo widziałeś, że ja, no widziałeś, że mam psa, że jestem młody, że poluję dużo. Wyłapał mnie, zaangażował się, chciał, żebym ja go, że tak powiem, poprowadził. Tak jak mówię, trochę go przeciągnąłem, nie za bardzo chciałem tak w ciemno brać gościa pod skrzydła, no ale w końcu go wziąłem i powiem wam, ten jego roczny staż to był taki, no, pełen... Przygód. Pełen przygód. Ale też ciężkiej pracy. I ciężkiej pracy, bo ja wtedy naprawdę strzelałem dużo zwierzyny i nie było kompromisów, i było patroszenie, i wszystko, i ciąganie zwierzyny, i nocki zarwane, i pilnowania, ile zasiewów. Powiem wam jedno. Tam, gdzie nie można było wjechać i strzelić dzika, to najpierw Filip strzelał, później myślał, jak tam wjechać. Taka jest prawda. Nie, potem ciebie wysyłałem. Tak, ale najpierw strzelałeś niż myślałeś. No i takich przypadków mieliśmy kilka. Oczywiście jak było łatwo, się dało dojechać, to było super. No ale mieliśmy też takie przygody, że po prostu były dziki, był strzał, wszystko wybrane. Super, idealnie. Piękny Odyniec. A niestety do najbliższej drogi 400 metrów w błocie. No i ciągnęliśmy tego dzika, nie było wyjścia. Polowanie trwało do godzin porannych, bo trzeba było tego dzika wyciągnąć, oczywiście wypatroszyć. I takie historie się pamięta chyba na zawsze, bo wtedy to jak po tym strzele trzeba to zrobić, wyciągnąć tego dzika, to się myśli, że to nie jest fajne. Ale później jak się wspomina gdzieś przy wieczorem przy ognisku takie historie, no to aż się jakby mówi buzia cieszy, bo jest to wspominać, pośmiać się i takie historie tylko raz, że budują też to przyjacielstwo w myśliwstwie, takie więzi, które chyba zostają na lata, a dwa też, że, no, że jest czego się pośmiać później, bo to jak wiecie, teraz jest zwierzyna, raz jej nie ma, teraz u nas na przykład dzików nie ma, a było ich, powiedzmy sobie, bardzo dużo, przejdzie ASF, one znowu będą, więc nie tylko to polega na tym na strzelaniu. A jeszcze taka jedna rzecz, jeśli macie takiego wprowadzającego z prawdziwego zdarzenia, to każdy wtedy może znaleźć coś dla siebie, bo jeśli pokażę ci każdy aspekt łowiectwa, czy myślistwo, w sensie dokładnym polowanie, czy kynologię, czy granie na rogu, czy strzelectwo, czy trofeistykę, każdy znajdzie tutaj coś dla siebie i to nie musi być ciągłe tylko polowanie, strzelanie dzików, czy innej zwierzyny, ale
No tych aspektów jest mnóstwo i tylko od nas zależy, w czym się odnajdziemy i co będziemy chcieli robić. Ale ważne jest to, żeby ktoś pokazał nam tą drogę, żeby pokazał nam te różne aspekty tego łowiectwa i wtedy możemy sobie wybrać. Nie każdy będzie stworzony do tego i nie będzie super strzelcem, ale może być dobrym kynologiem, może być pięknie grać na rogu, zajmować się... On zbiera znaczki do kapelusza i też fajnie. Ale potem zobaczcie, sytuacja taka jak dzisiaj. Ja dzisiaj centralnie nie mam broni, nie? No nie mam broni, bo nie potrzebuję mieć, bo dla mnie polowanie z sobą jest bardziej wartościowe i mówię to bez żadnego tam, to nie jest żaden kiciar. Ja mam odstrzał tutaj, mam u Roberta Bauera odstrzał, mam w OHZ-cie teraz odstrzał, mam odstrzał w czterech obwodach drugiego koła, mógłbym sobie rogaczy strzelić w tym tygodniu 10, jakbym chciał. Ale wolę z sobą strzelić, bo on jeszcze nie ma rogacza. Chcę to nagrać, chcę wam pokazać i mam frajdę polowania z nim, bo wiem, że się będzie tym cieszył i to będzie fajne, nie? I też jest zawsze tak, że on się zawsze cieszy z moich sukcesów i to szczerze, a ja cieszę się z jego.